przy dość kapryśnej pogodzie w Dębowcu odbyły się gminne dożynki. W tym roku gazdami dożynek byli państwo Katarzyna i Piotr Pośpiech. Jest to ogromne wyróżnienie dla nas. Dla naszej gminy. Dla naszej gminy, dla nas jako dla tak młodych rolników z gminy. A dużo państwo mają pola? Razem jest około 300 hektarów. Bo jest, to jest gospodarstwo rolne razem, rodzinne. Razem z tatą i razem z bratem. Z tatą i z bratem. Państwo mieszkają w Dębowcu od kiedy? 7 lat. Mieszkamy 7... generalnie od Dębowcu od 7 lat. Pani jest być Dębowczanem? No pewnie. Oczywiście. Ja się czuję tu bardzo zżyta z ludźmi, z gminą, także jest okej. Zapytaliśmy też uczestników dożynek o ich wrażenia. Atmosfera Dębowca, kochany nasz Dębowiec, sąsiedzi, znajomi, wszystko, no i całe to happy, co może być takiego pięknego. Herstówki KGW, żaby i bocian na tym, to jest najpiękniejsze. Przede wszystkim propagowanie kultury, ludowość, to są rzeczy, które powinniśmy na co dzień, że tak powiem, no, krzewić. I szanować to, że ktoś poświęca czas na to, żeby zorganizować taką imprezę, bo to jest wysiłek wielki, czasem niedoceniany. Fajnie. A co było najlepszego? Traktory. Które? Wszystkie. Wszystkie ci się podobały? A motory też widziałeś? A pana na skrzydłach? Też. Chciałbyś tak chodzić jak on? Jeszcze mieliśmy super wóz zrobiony z trzciny, cały obłożony trzciną, takim tatarakiem. Wszyscy mieliśmy przebrani za żaby i dwa boczki też były. A kto był inicjatorem tego? Koło gospodyń wiejskich z Dębowca, KGW Dębowiec. Czyli robiły to same panie, czy z dziećmi? Nie, były też dzieciaki, był Nikoś, był jeszcze tata mój, oczywiście jeszcze byli moi szwagrowie, był Sebastian, był Mariusz i jeszcze był Maksio, także byli chłopaki, było oczywiście sporo dziewczyn. No jechałem na siedzisku z przodu. No i co mam? Byłeś żabą. Nie byłem żabą. Dziadka. Jechałem koło wodzie. A już oprócz tego, że was pojazd był najładniejszy, to jaki jeszcze inny ci się podobał? Podobał mi się, który jechał przed nami Zetor 60. No oczywiście jesteśmy pod wrażeniem i organizacja. Troszkę pogoda nam zaszkodziła, że tak powiem lekko, ale niestety... Widać, że ludzie są zainteresowani, że oglądają, rzucają okiem. Cieszą się tym wszystkim. A dużo było przygotowań do tych dożynek? Oj, trochę było. Parę dni. To nie przychodzi to tak zupełnie łatwo, jak to być może wygląda na koniec. I come from Germany. Oh, do you like it? It is the dożynki in Dębowiec? Yes, I like it very much. It's very friendly here. What was the most attractions to you? This was the tractors with all the people and the music. I like this blues music. Pokoje, a my ci, nasza szanowna pani, położymy nasz wianeczek na stole. Podczas dożynek uroczyście wręczono także nagrody wójta gminy Dębowiec, laur dębowego liścia. Laur dębowego liścia dla pani Anny Żwak z Łączki za aktywną działalność na rzecz koła gospodyń wiejskich, zaangażowanie, a także dla bezinteresowną pomoc osobom starszym.
za szeroką działalność na rzecz lokalnej społeczności, promowanie wśród młodzieży postaw ochrony przeciwpożarowej. Laur dębowego liścia trafi do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Simoradzu. Wielki brawa, pan Tomasz Kubaczka. Za wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu, krzewienie zasad ochrony przeciwpożarowej i wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, laur dębowego liścia przekazujemy na ręce pana Edwarda Wigłasza z Dębowca. Za działalność społeczną na rzecz Ludowego Klubu Sportowego Strażak w Dębowcu, laur otrzymuje pan Marek Staniek z Dębowca. Za wybitne osiągnięcia w sporcie i w nauce otrzymuje Zuzanna Kowalska z Łączki. Zapraszam. Strażacy, jesteśmy zawsze do ludzi i służymy, naszą służbą służymy ludziom, jesteśmy zawsze pomocni, a to, że takie wyróżnienie akurat do Simoradza zostało nadane, to cieszymy się jako cała gmina z tego, bo naprawdę OSP Simoradz bardzo prężnie działo i ukazuje nam tą pracę w szkole, w przedszkolu, tam jeżdżą, udzielają się społecznie we wszystkich imprezach, instytucjach i tego, co można. Także ta nagroda tego lauru dębowego liścia należała się im jako OSP w szczególności, no a zasługą tego jest między innymi właśnie prezes Tomek, który no jest bardzo skromnym człowiekiem, ale jego zasługi są naprawdę bardzo duże. Tomek po prostu taki jest. Jego trzeba przyjąć z tym wszystkim, jak on się zachowuje. On się nie lubi chwalić. On jest od roboty, tak jak mówi, a nie od gadania.
i to jest prawda. Tomek jest człowiekiem, jak on to sam mówi, od roboty, a nie od chwalenia się. Zresztą nikt z nas się nie chwali swoimi osiągnięciami. My jesteśmy po to, żeby służyć ludziom, a nie, że, jak to się mówi, piersi do orderów wypinać. W pewnym sensie jest to dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się, że w takim młodym wieku Wódź przyzna mi taką nagrodę, aczkolwiek się z tego cieszę, bo jakieś tam lata pracy w tym klubie, które poświęciłem serducho i wszystko, zostały jakoś docenione. Jest to naprawdę przyjemne. Robię to dla hobby, jest to moja pasja, sprawia mi to przyjemność. Postawiłem na młodzież ostatnio, idzie to wszystko do przodu, grupy się rozwijają, jest ich coraz to więcej, dlatego ja się tylko z tego powodu cieszę naprawdę. I to już jest dla mnie satysfakcja. Nagroda, fajnie, dostałem tą nagrodę, ale nie spoczywam na laurach i będę swoje robił dalej, żeby tutaj w naszej gminie ten sport szedł cały czas do przodu i mam nadzieję, że to pójdzie w ślad z wynikami i ze wszystkim tym, co robię.